Czy wiecie, że w centrum Warszawy znajduje się jeden z nielicznych warsztatów rzemieślniczych? Tutaj od 1952 roku powstają własnoręcznie robione z prawdziwego włosia pędzle i szczotki. Robię takie ucho, przez to ucho przekładam to włosie, żeby ono się znalazło w tej dziurce, którą tu wyraźnie widać. No i jak już umieściłem ucho z drutu, przekładam i wyciągam. Pan Ryszard wyczarowuje prawdziwe cuda. Z jakich materiałów można zrobić szczotki? To jest koza, to jest biała koza. Ja ją taką już kupuję, bo trudno jest tutaj by było prać, gotować i przygotowywać. To jest czarna koza. To jest miękki włos, taki, z którego robi się szczotki do kurzu lub dla dzieci. Tutaj mam przykład szczeciny. Szczeciny z dzika, ale tej końcówki tego dzika. Z tego się robi doskonałe szczotki do suchego masażu. Tak powstaje prawdziwe rękodzieło.